Witam was serdecznie w kontynuacji naszych przygód z Keny. Nasza Kena poznała nowych przyjaciół, duszki, które okazuje się, że też dysponują swoją mocą, dzięki czemu i my się stajemy silniejsi. Poznaliśmy też naszego głównego przeciwnika. Jest to jakiś duch, który za wszelką cenę chce niby chronić swoją wioskę, swoich ludzi. Choć dokładnie nie wiemy, na czym ta ochrona miałaby polegać. No i poznaliśmy też dwa duchy takie dziecięce, które nas prowadzą do tej wioski. No i w dzisiejszym odcinku chyba się skupimy właśnie na eksploracji tej wioski. Zapraszam serdecznie. O. Na pięterko. Aż ci prosi, żeby coś tu się znalazło. Ale nie ma. Też pytanie, czy idąc do tej wioski, to już tak sobie przejdziemy. O! Czy jeszcze coś nas tu spotka? Za przygoda. Kurczę, ładne to jest. Podoba mi się. Mamy i wioskę. Ale wioska jest... zainfekowana, co od razu widać. Muzyka się nam od razu zmieniła. Tam mamy kwiatka. Coś mi tu pulsuje w padzie. Wpadaj. Zaczekam na ciebie w świątyni wody w zapomnianym lesie. No to mamy przeciwników. Zamknął się. Aha, chyba najpierw trzeba będzie te boczne usunąć. Co? Trzeba będzie je usunąć w warunkach bojowych, co? O. Tego jeszcze nie możemy. Okej. Jeden mniej. A, na to się ta odwaga nie marnuje. Jakiś list tam w ogóle jest. Jeszcze jest zamknięte. Jeszcze gdzieś jeden kwiatek powinien być. Zamykający. No gdzie? Tego też nie można potwierać, dopóki tu jest zainfekowane. Wow. A tu jest ładnie, więc nie. Trzeba będzie go znaleźć. Tu, mam. To wózek z kapeluszami. Najpierw... okej. Karma i ulepszenie. Uzyskuj karmę, pokonując skażonych wrogów, przywracając otoczenie do dawnej światłości, świetności chyba, i znajdując owoce dla rotów. Korzystaj z karmy do odblokowywania nowych umiejętności z menu ulepszeń.
Kena może poprawić swoje podstawowe umiejętności oraz nauczyć się wzmacniać swoje ataki rotami. No to już możemy ten tu ulepszać. Rot. Aha. Uderzenie rotami. Przytrzymaj RT. Wciśnij X, aby stworzyć młot z rotem, którym można uderzać. O, no. Ale mogę to już ulepszyć? Odblokuj. W tym kramie chyba dopiero mogę zrobić. Papeczka. Papeczka dostępna. Sklep. O, jaki fajny. Dawaj, pierw garnuszka weźmiemy. Albo tu kup. Nie, dobra. Stroje. Też mogę kupić. Łee. Jak mogę zmienić? Załóż, zdejmij mi opuść sklep. Jeden ma czapeczkę. Fajnie. O, mamy kolejnego przyjaciela. Będziemy musieli przeszukać całą tą wioskę teraz. To też będzie czapeczka, jak rozumiem. Kończyna, tak. Ale będzie zabawy. Ale kończynę mam, załóż czapki. Aaa, to odblokowuje, ale... Dobra, kupmy na razie te. Mam założone. Będą teraz lecieć takie różne za mną, jak rozumiem. Dobra, cofnijmy się tam do początku. I zwiedźmy te różne budynki. A tutaj dalej jest zablokowane. Czyli nie wszystko odblokowaliśmy. Dokładnie, nie wszystko. Tam było do góry, ale tu na tył. Jeszcze da się wejść? O. O, potrząsnąć rotem można było. Owoce. Przeklęta skrzynia. Potwory. A nie. Jeszcze nie ulepszyłem tego. O, kolejne. Jeszcze jeden. Kiedy to się skończy? O, teraz. Chodźcie, chłopaki. Uje, dużo. Kolejna blokada. To przynajmniej nie wyjdziemy niepotrzebnie.
tu coś jest. Swoją drogą, jak ktoś zna trochę ten tytuł, to nie będę miał przeciwko nic, jeżeli by się podzielił pewną opinią. Wskazówką. Czy te kryształy, oprócz wydawania na rzeczy dekoracyjne, to do czegoś jeszcze będą potrzebne? Chyba jakiś punkt nawigacyjny. O, tu też nie można wejść. Ola! Można od tego zginąć w ogóle. Jak się by było upartym. Okej, to... Tu byliśmy. Tu są dalej te lisy. Tu nie weszliśmy jeszcze głębiej. Jest kolejna blokada. Tam kolejny domek. Aby na pewno tam mamy iść. Nasze duszki nas kierują tu, w stronę lisa. Zobaczmy mapę. To tu zwiedziliśmy. Pewnie będą blokady. Tu są blokady, można przejść dookoła. Dobra, najpierw chodźmy do lisków. Do tego, do dzieciaczków. Is Tara this way? The barrier is blocking the path. Maybe Zadru can help. He's usually at the masked shrine. You'll know when you see the sacred trees. Znajdź świątynię mask. To jest maska w sumie. Pewnie tam dalej trzeba iść. No to idziemy, idziemy. To pewnie będzie tam. Takich lisów też można się w sumie spodziewać, bo poprawiając wystrój, przywracając go do dawnej świetności, teoretycznie, uzyskujemy punkciki. To jest nieaktywne. Ale coś się zadziało. Seem quite fond of you. Oh. They're usually timid. Something tells me you did not come to our village looking for forest creatures. Hello, spirit. I seek passage to the sacred mountain shrine. Our village is bound to the shrine's energy. But that power faded long ago. Trapped spirits linger here, tangled in the tragedies of our past. You must help these spirits if you wish to reach the mountain shrine. On my way, I met two children. They asked me to help free a boy named Taro. I'm not surprised that Benny and Saya found you. They are clever children, and would do anything for their brother.
We have always crafted wooden masks to honor those who have passed on. Placed here, the masks slowly turn to dust, aiding the spirit's journey into the next life. My father was a spirit guide. Our traditions are different, but he helped many spirits pass from this life to the next. So you know what happens to spirits unable to move on. Take Taro's mask. It is bound to his spirit, and will help you fulfill your promise to the children. Look after Benny and Saya. Their brother's fate will be difficult for them to understand. No, czyli mamy coś skomplikowanego tutaj. Maska Taro. Wciśnij krzyżak w lewo, aby założyć maskę duszy. Spójrz przez maskę, aby odnaleźć drogę, otworzyć barierę i uzyskać ważne przedmioty w otoczeniu. Maski dusz są przydatne przy poszukiwaniu ukrytych rotów. Do otwarcia bariery, tak? Ale może jeszcze coś tu znajdziemy. O, na przykład tu. O, proszę bardzo. Kolejny duszek. A tam skrzynka. Ta woda wygląda nie najlepiej. No. Chyba nie ma sensu tam wchodzić. Dobra, przejdźmy się, zobaczmy. Mogę coś z tym zrobić? A jeszcze nie. Wygląda na to, że wioskę to będziemy tak odgruzowywać trochę po kawałku. Możliwe, że to będzie jakiś nasz taki centralny punkt spotkań. Mogę coś jeszcze? Blocking the path to the forest. Benny and Saya know the way. Okej. Teraz to zrobimy. Tu jest zablokowane. Świątynia prób. Co możemy zobaczyć przez to magicznego? Tu jest coś zaznaczone. Ale nic to nie daje. Dobra. Chyba możemy wrócić do tej bariery. O, zmieniło się. Hey, is that Taro's mask? Did Zaju give it to you? Maybe you can use it to open this barrier. Follow it. Maybe it will lead us to Taro. Spokojnie, nie tak szybko. Jeszcze się wam coś stanie. O, tu można wejść.
tu dzwoni. Tam za domem dzwoni. Można tu wejść? Można. O. A z tym nic nie można zrobić? Aż się prosi, żeby się dało. Może kiedyś? A, mieliśmy ulepszyć sobie coś. Wymagana poprzednia umiejętność. To jest jakieś uderzenie. Dodatkowa karma. Karmy mamy 90. 50 jest. 100. Czyli tak naprawdę możemy odblokować tylko to. W trakcie wirowania ciśnij RB, aby wykonać szybki, szeroki atak. Wirowania? Ona po prostu biegnie. Też jest jakoś nieładnie. Jak można to otworzyć? O, można wejść tu. Dawajcie tu. Właśnie na to. O. Hehe, dostaliśmy się do środka. Znalazłeś pocztę duchów. Znalazłeś coś, co należało do mieszkańca wioski. Zwróć to do odpowiedniego domu w wiosce. Lokalizacja została zaznaczona na mapie. O. I tu muszę zwrócić. To niedaleko. Tak, tu dużo takich jest aktywności pobocznych. Tu. O, i dzięki temu pewnie do domu się dostaniemy. Ale tam trzeba będzie ten jeszcze powalczyć. No. Zamknięte jeszcze. Otworzyło się? Otworzyło. O. O, pożegnamy w ten sposób mieszkańca wioski. Pomożemy mu przejść. Fajnie. A teraz go okradniemy, ale jemu już niepotrzebne. Tam w domu coś jest. O, kolejne kapelusiki, jak rozumiem. Dobra, a...
Tu nie mogę maski założyć? Sobie zjedzą owoce. O, jeszcze tu coś. A, już pusto. Można kilkukrotnie to zadzwonić? Nie. Być na zewnątrz, żeby móc używać maski. Taki trochę mini event. Do domu się nie dostaniesz, jeśli nie znajdziesz odpowiedniego przedmiotu, przesyłki. A w domu znowuż możesz znaleźć dużo ciekawych rzeczy. I to też pod warunkiem, że oczyści się dany dom. Bo tu mamy lipę na przykład, nie? No siema. It went through here, but we can't get past. There's more of that nasty stuff blocking the path. Can you get rid of it so we can get through? Ale że tu, czy że tam? Tu to nie bardzo na razie. Chyba tu. O no. Będzie się działo. Roty mogą oczyszczać specjalne kwiaty i przywracać Kenie zdrowie. Wyślij do nich roty wciskając X. Poza walką zdrowie Keny odzyskiwane jest automatycznie. I z tego mogę się leczyć. Aha! Masz cymbał. O, kolejny. Nie ma co czekać, aż się utworzą nawet. To był ostatni. O! Zakwit kwiatuszek. Look, Kana, I know what that is. It's a forest here. Uza lasu? O, jeszcze raz. Nie, już nie. Przeszukajmy to miejsce. To wyrosło z takiego kwiatuszka, jak tam spotkaliśmy przy domku. Okej. Okay. Łzy lasu tymczasowo przywracają rotom ich pierwotną formę. Używaj prawej gałki do przemieszczania chmury. W tej formie roty mogą aktywować, atakować przeciwników, niszczyć bariery i usuwać skażenie. Ale tym się ciężko steruje. Mogę to tam gdzieś zaprowadzić? Gdzie to było? Ale się No bez kitu. Jak dziwnie. Bo to dwa oddzielne byty się steruje. To tam było? Nie.
chodź tu. Chodź, chodź. Bo mi nie starczy czasu. Aj. To tu było w ogóle? Nie, to nie było nawet tu. O, tam coś w ogóle jest wysoko. Wróćmy się tam na chwilę. Tutaj była ta. Co z tym mogę zrobić? Nic na razie nie mogę zrobić. To z czegoś takiego wyrosło. Dobra, użyj rota. I chodź z nami. Mamy ograniczony czas. Dobrze, chociaż szybkie jest. A, tym się puszcza. Ciekawe, czy to może skoczyć. Nie, pewnie musiałbym tu po schodach. Jeszcze raz. Z dużej odległości można to złapać. Tyle dobrego. Uderz, zakręć, puść. No chodź tu. Zakręć. Uderzyć? Spróbujmy w to uderzyć. Może w takim bądź razie. No bo jakoś... Nie wydaje mi się, że bezcelowy jest tamten drugi kwiatek. O, chyba mogę uderzyć też w te spaczenia. Kurczę, za szybko porusza się on, a za wolno my. No dawaj, dawaj, dawaj. O, zakręć. Co? No oni se zjedli. Coś tu zrobiliśmy. A to? Tu można było też na to nakierować. Jak mieliśmy krople. Chodź, kropla. Jakbyś ty jeszcze jakoś tak łatwo się sterowała. Powiem szczerze, nie jest to łatwe. Prawie jak nowe. O, ale się wysypało. No dobra, to zrobiliśmy. Tamto zrobiliśmy. Jeszcze raz spróbuję na tamtej. Tam do kwiatka go doprowadzić.
Okej. I tu uderz. Nie, tu uderzenie w to nic nie da. Ale za to... Chyba rozwinęliśmy cały ogród, nie? Na to wygląda. Przynajmniej na to wygląda. Nie, tutaj to nic jest, nie zrobimy. A że to dałoby się otworzyć. Ja też nie sądzę, bo tam jest bariera. Trzeba iść dalej. Do przodu. I to pootwierać trzeba mieć. Lecz dalej. O, energia mu się szybciej wyczerpuje, jak tak oczyszcza. Okej. Mamy przejście dalej. Moi drodzy, tutaj sobie zrobimy przerwę. I to, co będzie dalej, to sobie zobaczymy w kolejnych odcinkach. Ja zachęcam do oceny tego odcinka, jakiegoś komentarza i oczywiście subskrypcji mojego kanału. A tymczasem żegnam się i zapraszam do kolejnych przygód Kenny. Do zobaczenia, cześć.